Stawiają je najlepsi ludzie mojego brata. Zajmij się nimi. A moi netranerzy zajęli się drzwiami. Możesz iść dalej. Okej, moi kochani, to już doszedłem do tego. Nie? Już jest chyba jakiś problem kolejny. Doszedłem do tego, co się stało. To znaczy, trzeba było nie strzelać z windy, tylko wejść do pomieszczenia i ewidentnie po prostu rozwalić im łby. No tak miało być. Okej. Po prostu musieliście być w pomieszczeniu w momencie zabicia. W momencie, kiedy ta zaczęła mówić wam o pomocy tych netranerów. Ja sobie strzelę wszystko, co oni tu mają. Powiedzmy, bo mi się to wszystko nie podświetla. Nie mogę zmienić broni. Mam nadzieję, że to też jest chwilowy błąd. Ale przede wszystkim teraz sobie walnę piguły, które mam tam do walnięcia. Co tylko się daje. Maksymalny poziom zdrowia o 20%. Mam 13 sztuk tego, więc w sumie czy może by nie. Maksymalny poziom wytrzymałości. Nie spowalnia ruchy, efekt nawodnienia i efekt dobrze odżywiony. I dzięki temu mam pewnie 10 punktów życia. To nie mogło być takie proste. Oczywiście, że nie. Ja pierdziele, wiedziałem, że się z nim spotkam, nie? Adam Smasher. Tego się obawiałem. O nie, 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 proszę cię, nie, 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 nie. Jestem mistrzem demolki. O. Ja nawet nie wiem, a dobra, wiem ile ma punktów życia. Czy jestem w stanie go zdjąć w ten sposób? Chyba nie. Ale za to się troszkę poganiamy. Nie zdążyła go namierzyć moja snajpa. No okej, jak trafię. To mu nawet zadaje obrażenia. Jezu, ja się boję tego gościa, rasowo. Przez to nawet jak wygląda. Iksik. Otworzyć ogień! Oh fuck me. Snajpa? Jestem dobrym snajperem. 5000 jestem mu w stanie zadać, no come on. 6000. Raz, no. Nie przesadzaj. Wyłapał z 10 razy już mordę ode mnie. Nie, niekoniecznie ma po prostu tam punkt krytyczny, gdzie bym chciał. Okej, nogę ma chyba rozwaloną. Albo gdzieś jest blisko tego. Nie ma opcji, stary. To już koniec. Prędzej się sam możesz. Adam Smasher przechodzi do historii. I co ty na to, Johnny? Zezłomowałem skurwysyna. I to nam musi wystarczyć. A ty, Smasher, nie próbuj wstawać. Złomiarze zaraz tu będą. Ja mam takie wrażenie, że jeszcze coś mógłbym stąd...
Mi się dzieje. Czy ja mogę jakiś F5? Mogę, dobra. Dawaj, jeszcze kawałek. Jestem. Ja również. Pamiętaj. Yorinobu nie może spaść włos z głowy. Pamiętam. Chcesz mu sama dać klapsa. Przy okazji, to w zasadzie, żeby go nie zabić, to mógłbym po prostu wyciągnąć złotą pałę. Gwałtownych uciech i koniec gwałtowny. Ty? Gdzie moja siostra? Pe w dupie. Za chwilę tu będzie. Do tego czasu mam cię pilnować. Więc niczego nie próbuj. Czego miałbym próbować? Wykorzystałem już wszystkie możliwości. Tego nie będziesz potrzebować. Została w nim tylko jedna kula. Nie jest przeznaczona dla ciebie. Sam spójrz. Chciał harakiri popełnić. Co widzę? Nieudaną próbę przewrotu. Twoi ludzie urządzają tam jadkę. Zupełnie niepotrzebnie. To długo nie potrwa. Kyoto. Dubaj. Paryż. Ci ludzie mieli dziś szansę, ale ją stracili. Szansę? Szansę na co? Żeby zapomnieć o strachu. To jest twój sposób, żeby ludzie przestali się bać, zabić ich? Nie rozumiem. Strach. Odkąd pamiętam? Problemy z ojcem. Tego jednego nie mogę mu odmówić. Wiedział, jak... Jak siedzisz na strach. Tak wielkim kopcu złotych Zabucho. Jaj, nie wszystkich można prośbą przekonać do swoich idei. Wiedział mi kiedyś, że każda wartość to tylko chorągiewka na wietrze. A wiatrem jest strach. Nie do końca. Dmuchnął mi prosto w twarz. To był ten jeden raz, kiedy się pomylił. A inni, na nich to działało. Bali się go. Nawet teraz. Sam widziałeś. Tych durniów przeraził trup gadający z pudełka. Żałosne. Mogłem to zmienić. Gdybyś się tylko nie wmieszał. Jesteś znacznie gorszy niż on. Saburo rządził żelazną ręką, ale nie musiał urządzać czystek, żeby się utrzymać przy władzy. Władza? Ty myślisz, że chciałem władzy? Nie bezpośrednio, ale tak. 50 lat temu terroryści wysadzili ten budynek w powietrze. Coś o tym słyszałem. I? Co i to z pierwszej ręki? Niewiele. Nic! Wyciągnąłem z tego lekcję. Skoro podkładanie bomb to za mało, co jeszcze można zrobić? Stać się bombą. Tak, tylko podkładanie bomb to za mało. Nieważne, czy się bombą staniesz, jakby debil. Hanako. Nisa. Bracie, złe tłumaczenie. Dupę sobie wsadźcie. Matej tazo. Sekai ga kuzuresaru toki wa. Kanarazu omae ga soko ni iru. Yamete. Hito no mae yo. Dziękuję, Vi. To już wszystko. Nie wszystko. Dotrzymam swojej części umowy. Pójdziesz z Hellmanem. A ty?
Ja zostanę z bratem. Chodź. Czas zająć się tobą. Rządy w Arasace na pewno się zmienią, ale Yorinobu raczej nie zapłaci tego głową. Los to jednak kawał skórzy syna, prawda? Pewnie. Co? Poświęcasz całe życie na walkę z czymś. Tylko po to, żeby na koniec stać się tym samym. I to dosłownie. Udaj się w ostatnią podróż. Ja się tak dopakowałem, a tak naprawdę na 50 poziomie Adam Smasher nie był. Jakiś... Chociaż boję się, że tacy ludzie podejdą do mnie, złapią mnie za ryj. Takich screamerów. Nie, horrory nie są dla mnie. W horrory to sobie zagramy za 100 lat. Tylko nie idź do światła, Vi. Nie idź do światła. To była zajebiście długa historia. Udało mi się. Hanako Arasaka dotrzymała słowa. Patrzę na ciebie i wspominam chwilę, gdy spotkaliśmy się po raz pierwszy. Nadal jesteś tym żałosnym, drobnym złodziejem. Nic się nie zmieniło. Mylisz się. Tamten wie nigdy nie zdołałby dojść tak daleko. Nie potrafił ocalić siebie samego przed śmiercią. Dawny Vi gardził zdradą. Uważasz, że cię zdradziłem? Gorzej. Zdradziłeś sam siebie. Ja akurat od początku chciałem wrócić do korpo, pójść w korpo, być w korpo, rządzić korpo. Nie rozumiem, o co ci chodzi. Biochip wymieszał nie tylko wspomnienia. Zatarł również granice między Silverhandem a tobą. Jeszcze nie zostałem wymazany. Wiem, skąd przyszedłem i czego chcę. Ale czy nadal potrafisz powiedzieć, kim jesteś? Jestem zwycięzcą. Jestem Vi, który postanowił nie umrzeć. To uczucie prowadziło Silverhanda przez całe życie. Jedna myśl. Nie oglądać się za siebie, nie oglądać się na innych. Z podniesioną głową patrzeć w oczy śmierci. Nigdy nie miałeś monopolu na bunt. Nigdy nie mieliśmy monopolu na prawdę. Jesteśmy systemem naczyń połączonych. Jeśli przyszedłeś coś mi powiedzieć, to znaczy, że chcesz to powiedzieć sam sobie. Chciałem porozmawiać z tobą. Po raz ostatni. Słucham. Posłuchaj. Leżę na stole operacyjnym, a Arasaka usuwa biochip z mojej głowy. Wiedziałeś, że to się tak skończy. Że nadejdzie w końcu dzień. Kiedy będę chciał wrócić do normalnego życia. Już nigdy nie będzie normalnego życia. Wytną część nas i zostanie ziejąca pustka. Tego właśnie co chciałem zrobić. Wybrać wierność sobie, lojalność. No. Boisz się, że wpadniesz w ręce Arasaki? Nie martw się. Skasują cię. Nigdy tego nie rozumiałeś. Nie chodzi o Arasakę. Nie chodzi nawet o życie i śmierć. To ty nic nie rozumiesz.
Zawsze byłeś zagubiony i przeszkadzali ci ludzie, którym się powiodło. Tak było z Alt, Rogue, z Kerym. Zmieniłem się. Johnny, jesteś najbardziej destruktywną osobą, jaką spotkałem. Zawsze niszczyłeś wszystkich dookoła i sam szukałeś śmierci. Nie dam się zniszczyć. Będę żył dalej. Owszem, życiem bez wartości. Nie ciągnijmy tego dalej. Żegnaj, Johnny. Dziękuję ci za wszystko. Gdyby nie ty, już dawno byłbym martwy. Adios, muchachos. Pamiętasz pytanie Dexa? Śmierć w chwale czy żywot spokojnego człowieka? Pamiętam. Przykro mi, że wybrałeś źle. Perspektywa zmienia się zawsze zależnie od punktu, z którego na nią patrzymy. Tymczasowo impulsy nerwowe przekierowywane są do neuroprocesora. Kiedy mogę się spodziewać pełnego raportu? Zostanie wysłany przed końcem tygodnia. Jeszcze raz gratuluję sukcesu. Proszę przygotować pokój pacjenta. Co z Johnem? Został wycięty z engramu. Szaleństwo się skończyło. Czy... Skasowaliśmy go, zgodnie z umową. Ja... Słyszę kolory? Co? Synestezja jest przejściowa. Musieliśmy stworzyć dodatkowe połączenia w mózgu. Pożegam się. Nie pamiętam... Jak się tu znalazłem? Niektóre wspomnienia są stracone, inne wrócą z czasem. Spokojnie. Neuroprocesor jest przeciążony. Zdenerwowanie tylko pogarsza sprawę. Czy ja... nadal jestem V? Umarłem. Dwa razy. Wszystko jest w porządku. Dobry licznik. Nie. A ja... Kim ja jestem? Proszę wyprowadzić pacjenta. Notatnik. Nie wiadomo jeszcze, czy nastąpi progresja. Już samo wycięcie nowotworów było trudne. Jednak prawdziwym wyzwaniem okazała się operacja na engramie. Chodźmy. Czy statek te... No... Proszę wyprowadzić pacjenta. Czy statek Tezeusza, rozebrany na części i złożony z nich na nowo, będzie tym samym statkiem? Nikt dotąd nie rozdzielał psychicznych bliźniąt syjamskich. Jesteśmy pionierami. Koniec końców okazuje się, że nawet dusza ludzka poddaje się ostrzu lancetu. Koniec notatki. W Kyoto. Słysząc kukułkę, tęsknię za Kyoto. Co? Odpocznij. Później przyjdzie do ciebie doktor. Spoko. To co? Do lustra czy pod prysznic? Prycha? Nie, lustro. Od tego zaczęła się nasza przygoda, żeby popatrzeć sobie w lustro, nie? Nawet przypominam trochę Żebrowskiego. Z Wiedźmina, w sensie. O, przespać się, wyzdrowieć, wrócić. www. Chodź na się wyzdrowieć, wrócić. Naprawdę. Czekam na ciebie. Poważnie.
Motherfucker. To jest sen. Fuck me. WNS News. Saburo Arasaka wrócił do żywych i ogłasza zmartwychwstanie w ciele swojego syna. Wiedziałem. Saburo został zamordowany kilka miesięcy temu. Okazało się jednak, że zapis jego osobowości został uprzednio skopiowany. Użyto go następnie do nadpisania świadomości jego syna i dziedzica Yorinobu Arasaki. Piorunującą informację przekazano dziś na konferencji prasowej. Minasan, irashi, sohu wa yoku. 枯れ落ちた花は枝に戻らないと言っていました。人は誰も物心ついた瞬間から死を恐れるものです。ついに人類最大の恐怖が克服されました。私、サブロー・アラサカは今息子の体を使い皆さんの前に立っています。 私は、かつてヨリノブに生を与えました。彼は愛する父のために、それを返してくれたのです。私のいない間、ヨリノブは会社を変革しようといくつかの決定を下しましたが、これは過ちでした。私の指揮のもと、アラサカ社は元の姿を取り戻します。 Nie ulega wątpliwości, że to historyczny dzień. Dziś technologia spełniła puste obietnice składane przez religię. Saburo Osama, Makoto ni Omeda. Proszę przygotować się do pomiarów. A dzień dobry. I mam dobre wieści. Czeka nas seria badań. Proszę nie opóźniać procesu. Badanie płatu ciemieniowego. Należy użyć skanera Kiroshi i przeczytać wyświetlony tekst. To widowisko, powiada? Warto było zobaczyć. Jak to dusza swoje życie wybierała, można było widzieć i taką, co budziła litość, i widzieć śmieszną i podziwu godną. Wystarczy. Test funkcji poznawczych. Należy ułożyć kostkę. No co, dobrze układałem. Proszę podłączyć się do urządzenia. W dupę sobie ten kabel wsadź. Rozpoczynam badanie mechanizmu tworzenia reprezentacji nadrzędnych. Pacjent gotowy do testów. Co to za urządzenie? Mierzy reakcję źrenicy oka. Mechanizm tworzenia reprezentacji? O co chodzi? Chirurgia engramów wiąże się z ryzykiem powstania zaburzeń osobowości. Trzeba je zidentyfikować. Na czym polegają te testy? Kalibracja urządzenia. Należy zareagować na podane słowo kluczowe. Szybko i bez zastanowienia. Okay. Podróż. Odyseja. Dom. Miasto. Miasto. Wróg. Bunt.
zasady. Arasaka. Zdrada. Johnny. A po prostu tyle pierdzieli. Plantacja kukurydzy. Jak okiem sięgnąć, widać tylko falujące zboża. Słońce oślepia, łodygi roślin rozstępują się na boki. Za nimi zaczyna się obszar, przez który przejechał automatyczny kombajn. Upał powoduje suchość w ustach. W ziemi znajduje się gniazdo gryzoni. Maszyna rozorała miękką glebę. Widać ślepe noworodki polnej myszy skupione wokół przeciętego na pół ciała matki. Układ jest symetryczny. Przypomina rozetę. Usta zaczyna wypełniać ślina. Ziemię stopniowo przykrywa cień. To pierwsza tego roku deszczowa chmura. Tak. Pomiary zakończone. I co pokazał test? To się dopiero okaże. Test funkcji motorycznych. Należy wejść na bieżę. Badanie funkcji motorycznych. Proszę podłączyć się do urządzenia. A to badanie? Należy iść, stopniowo zwiększając tempo marszu. Jak mi idzie? Proszę oszczędzać oddech. Prędkość zwiększa o 3 jednostki. Kurw! No. I się kuźwa wyłączył. Wstań. Powiedz nie, jestem sam. O. Nie możesz tu zostać. Nie zesrajmy się. Porobią testy i wypuszczą. Przecież rząd nie okłamuje swoich. Przypomniał mi się tekst z AVP2. Jackie? A mi wali już zdrowo na łeb, nie? W dupę se go wsadź. No to co, nie mam wyjścia, po prostu tego nie słuchać. Może się otrząsnąć z szoku po tym, jak Saburo Arasaka został przywrócony do życia, co należy podkreślić, w ciele swojego syna Yorinobu. List protestacyjny w tej sprawie wystosowały organizacje stojące na straży praw człowieka, religijni przywódcy i szefowie 100 największych korporacji. Jest przejawem pychy, owocem technokratycznej... O, Waltek kiepski. ...zupełnego upadku moralności. Ja nie przesadzam. Nasze stanowisko jest jasne. Przejęcie sterów korporacji przez Saburo Arasakę dokonało się z pogwałceniem prawa. Stosowne wydaje się przeprowadzenie międzynarodowego arbitrażu, aby... To jest otwarcie puszki Pandory. Czy naprawdę chcemy żyć w świecie, w którym bogaci są nieśmiertelni? Gdzie mogą odebrać słabszym od siebie wszystko, nie tylko ich osobowość, ale także... No mógł tego nie mówić, zostać jako syn i rządzić. Odpowiedź Saburo Arasaka. Wszystko jest towarem, jeżeli da się to sprzedać. Nie zamierza się ugiąć pod żadnym naciskiem krytyki. Arasaka Shanaibu no dekigoto ni kanshite. Gaibu no katagata ni toyakaku iwareru sujiwai wa arimasen. Sei o ukeru koto ni kyoka ga hitsuyou nai ijo. Yomigaeru koto mo douyou de aru to kangaeru beki desu. Watashi ga musuko o ayameta nado to iu shichou wa jijitsu mukon. 法的根拠もありません。合意の上での身体の譲与は
一種の寄付に分類することができ、殺人には到底値しません。殺人の条件は生物学的な死です。見ての通り、この…Proszę przygotować się do pomiarów. A gdzie wyniki poprzednich badań? Jeszcze nie skończyliśmy. Dzisiaj zaczynamy nową serię. Dobra, załatwmy to szybko. Test funkcji poznawczych. Należy ułożyć kostkę. Należy pocałować pana w dupę. Nigdy nie byłem w tym najlepszy, więc wcale mi się nie dziwi, gdybym nie mógł. Następne badanie. Należy podpiąć łącze osobiste. Badanie mechanizmu tworzenia reprezentacji nadrzędnych. Pacjent gotowy do testów. Dlaczego nie mogę ułożyć tej jebanej kostki? Właśnie staram się to ustalić. Zaczynajmy. Kalibracja urządzenia. Należy zareagować na podane słowo kluczowe. Szybko i bez zastanowienia, jasne. Choroba. Życie. Bunt. Johnny. Ja. Transformacja. Transformers, more than meets the eye. Teraźniejszość. Arasaka. Przyszłość. Miasto. Plantacja kukurydzy. Jak okiem sięgnąć, widać tylko falujące zboża. Falujące? Słońce oślepia, łodygi roślin rozstępują się na boki. Za nimi zaczyna się obszar, przez który przejechał automatyczny kombajn. Upał wywołuje suchość w ustach. W ziemi znajduje się gniazdo gryzoni. Maszyna rozorała miękką glebę. Widać ślepe noworodki polnej myszy skupione wokół przeciętego na pół ciała matki. Układ jest symetryczny, przypomina rozetę. Usta zaczyna wypełniać ślina. Ziemię stopniowo przykrywa cień. To pierwsza tego roku deszczowa chmura. Pomiary zakończone. Proszę przygotować się do testu funkcji motorycznych. Należy wejść na bieżnię. Czy mi się wydaje, czy wszystko jest coraz bardziej kolorowe? Może mi się badanie wydaje. Funkcji motorycznych. Łącze osobiste. Ostatnio nie skończyło się to dobrze. Wolny marsz. Chyba nie jest źle. Spróbuję szybciej. Prędkość większa o 3 jednostki. Dup. No ale 130 tętno, chyba? Nie mogę już dłużej. Zatrzymać bieżnię. No okej. Ale tym razem się wypierdzieliłem tylko. Koniec testów na dziś. Połączenia zostały odblokowane. Można już skontaktować się z Ziemią. Oż w dupę węża. No o tym zapomniałem całkowicie, naprawdę. To wymyśliłem. Jestem daleko we w dupie. Zadzwońmy do pana. Cześć. Chyba cię pojebało. O co ci chodzi? Rozmawiałam z Wiktorem, przestań udawać zdziwionego. Gdzie jesteś? Krzyż na mnie. Ty skurwysynu, masz szczęście, że rozmawiamy na odległość. Mów, gdzie jesteś? Siedzę na stacji orbitalnej Arasaki. Nie znam nazwy.
Gówno mnie obchodzi, która to stacja. Znów wpakowałeś się w kłopoty, zamiast poprosić o pomoc. Miałem swoje powody. Przestań mnie wkurwiać, powiedziałam. Wypierdalaj na ziemię, zanim zrobią ci krzywdę. Dobrze cię znowu słyszeć. Ciebie też, idioto. Wracaj. To dobre. Na bank właśnie tak by mi powiedziała moja żona, gdybym odstawił taki numer. To jakbym ją słyszał. To jest dokładnie to, toczka w toczkę, każde słowo. Chuj mnie obchodzi, gdzie jesteś. Zapierdalaj na ziemię, bo cię... Tylko, że powiedziałaby, że bo cię jebnę albo coś w tym stylu. Albo ja tam dotrę jakoś. No, tam, albo już by leciało w tym kierunku. Moi kochani, widzimy się w następnym odcinku. Obdzwonimy wszystkich znajomych i dopiero zobaczymy, co dalej. Póki co, trzymajcie się ciepło. Do zobaczenia.